Witam na kanale Atalanta Fishing. Dzisiaj kontynuujemy serię z rzecznym spinningiem. Też Was zabiorę nad taką małą rzeczkę. Celem klenie okonie. Ja już jestem praktycznie po wędkowaniu. Wracam w miejsce, w którym zacząłem. No niestety czas mi nie pozwala na jakieś sensowniejsze obejście tej rzeki. No dzisiaj też troszeczkę taki pech mnie prześladuje. Spakowałem nie to pudełko, które powinienem, z przynętami, z hakami bezzadziałowymi. Spakowałem jedną złą wędkę, bo miałem wziąć kleniówkę, a wziąłem okoniówkę. No ale to nic, jakieś rybki wjechały. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. No i cóż, zapraszam do lajkowania, komentowania i oczywiście do subów. Także miłego oglądania. Pierwsze miejsce. Mamy coś. Dosłownie drugi rzut. O, nawet fajny okoń. Zobaczcie, jaka rybka. Coś takiego. Okoń! No, dzieciaki jakieś tam zajęcia szkolne mają. Niech wiedzą, że tutaj ryby jednak są. Wyhaczamy go zaraz i wypuszczamy. Zrobię mu zdjęcie na miniaturkę. Rybę wypuszczamy za chwilę. Jeszcze raz zobaczcie na obrotóweczkę z wolframem. Jak widzicie, to rybom nie przeszkadza. Jakiś taki dziwnie blady jest, ale już całkiem sympatyczny. Dobra, widzimy się przy wypuszczaniu. No niestety tu dość płytko, jest piasek, ale ryba poszła. A my bawimy się dalej. Na obrotówkę już nic się nie wydarzyło. Rzucałem z 5, może 7 minut. Czas na woblera. No liczę tutaj na jakieś klenie i właśnie okonie. Zresztą sami widzicie, jak tutaj rzeka wygląda. Całkiem fajnie. Jest takie piaszczyste dno, nie ma mułu. Jest trochę kamieni, jest nurt. Także klenie jak najbardziej powinny tutaj się ustawiać. Jak zwykle pora nie najlepsza, mamy godzinę 12. O, tutaj nawet mamy taki pomost, także skorzystamy z niego. To miejsce dość ciekawe się wydaje. Rozkładam się i zaraz rzucamy. No i tym razem może na pierwszy ogień pójdzie obrotówka. No ale też strasznie płytko tutaj. Jakaś zbiórka tam była delikatna pod tym zwalonym drzewem, widzę. Ciekawe, co to było. Mamy coś malutkiego. Chyba klenik. Ale straszny drobiazg. Najlepiej by było, jak on by się w ogóle w wodzie spiął.
No ale chyba tego nie zrobi. Tak, klenik. No straszna drobnica, zobaczcie. Zmoczę rękę i go wypinam. Nie ma co tutaj prezentować. O. Chyba nawet jazik jest, ale nieważne. Dobra ryba. Dalej ścieżką już nie przejdziemy, jest strasznie zarośnięta. Ale za to mamy niezłą nagrodę. Zobaczcie tutaj. No i to jest coś. Prawie na całą patelnię będzie. Taka nagroda pocieszenia. Ja muszę szukać teraz innej drogi. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo czasu mam mało, a szkoda mi się kręcić gdzieś po działkach. I oczywiście stały element naszego krajobrazu. Pięknie, a niedaleko następny, zaraz też wam pokażę. Zobaczcie. Widać, że to ktoś tutaj z samochodu wyrzucił, bo akurat jest droga. Przyjechał sobie i komuś pod ogrodzenie. No piękna kultura. Siedzi. Mały okonek. No tak się trochę z nim pobawię pod publikę. Dobra, będę go windować. Nie chcę podbieraka używać. No nie jest taki mały, całkiem przyjemny jest. Zobaczcie, ja go wrzuciłem do podbieraka. Spokój, spokój. No niewielki jest, myślałem, że będzie większy w pewnym momencie. Zaczął walczyć. Taka rybka. On wymiaru raczej nie ma. Ma około 16-17 może centymetrów. No ale coś się wreszcie ruszyło, bo to już jest ostatnie miejsce, jakie wam pokażę i zaczynam się cofać. Tam, gdzie zacząłem, po prostu nie mam już czasu. Dobra, wypuszczamy go. No, spokojnie sobie pójdzie. Siedzi. Malutki szczupaczek. Nie będę go podbierać. Szkoda zabawy na to. No chodź tutaj. Taki pistolecik. Może w innym miejscu go wypuszczę, bo tutaj są kamienie. Nie chcę mu krzywdy zrobić. No tak niezbyt udanie go wypuściłem. Zobaczcie. Ale on już łapie tutaj wodę, o, i poszedł. Dobra, ja już kończę na dziś. Wyniki widzieliście z mojej nowej jednostki pływającej. Się z wami żegnam i zapraszam na nowe filmy. Do zobaczenia.